Jesteśmy u siebie na osiedlu i na osiedlu mamy taki basenik, spory bardzo. Możemy sobie w nim pływać, zazwyczaj robimy to rano. Jesteśmy już ogarnięci po basenie. Jest godzina 12, czyli nasza ulubiona godzina, żeby wyjść na pełnię słońca. I jedziemy dzisiaj do największego marketu na świecie. Na świecie. Jest ponad 500 stoisk, 11 000 sprzedawców, bardzo duża powierzchnia. Prawdopodobnie możemy tam znaleźć wszystko, zobaczymy. No i co, jedziemy tam metrem. W sensie Bangkok jest duży, my już zapomnieliśmy, jak to jest taka kolejka, bo no. Zarazem jest i pod, ale też... A nie, tu nie metro, no to jest taka kolejka tutaj, mi się pomyliło. Są tutaj ogólnie dwie takie konkurencyjne kolejki. Jedna to jest MTS chyba? A drugie BTS. To jest jakoś tak. Bangkok jest ogromnym miastem, także poruszać się po nim też zajmuje trochę czasu, dlatego robić to najlepiej, najtaniej, najszybciej, czyli metro i kolejki, tak szczerze, bo są tu ogromne korki. My z kilka razy zamówiliśmy Ubera i po prostu w godzinę na światła, bez sensu. Warto. Czekaj, tamtą jak do tego, czy tamtą? Tamtą. Warto przed przyjazdem tutaj poogarniać sobie jakieś nagrania, może nasze, jak zrobimy, gdzie dokładnie najlepiej się zabukować, żeby nie jeździć nie wiadomo ile czasu, bo to miasto jest naprawdę przepotężne. Wysiedliśmy z metra. Do metra od siebie mamy jakieś 15 minut i samo metro nam zajęło z 20 parę minut, więc w bardzo szybkim tempie jesteśmy dosłownie po drugiej stronie miasta, już 450 metrów od... Boże, nie z metra, z kolejki. 450 metrów od marketu i jesteśmy w takim... Zaraz naprzeciwko, jak wyjdziecie z kolejki, będziecie mieli śliczny park. Jak jest ładnie. Fajnie, no. Jest tak miejsko, egzotycznie, bo są palmy. Tylko nie można tu palić. No tutaj akurat w wielu miejscach nie można. No to prawda, ale nie, jest masa palemek, jakieś mościki. No, fajnie. No, wszystko jest. Już wam pokazuję. Tak. Jesteśmy na targu, zaczynamy i tak jak się spodziewaliśmy, jest wszystko. O Jezu, bo powiem wam, że nic tak nie daje jak w Bangkoku. W sensie naprawdę, my tu już jesteśmy 2 tygodnie, ja się dalej nie mogę przyzwyczaić do tych zapachów. Ale my szukamy na razie jedzenia. Także idziemy coś zjeść i na shopping. Szybko znaleźliśmy, padło na klasyczek, mango sticky rice będzie. W ogóle mango tu jest tak dobre i tanie, jak już wiemy po tym, po bazarku. no, ale tańsze niż na Bali, słodsze, takie wyraziste. Idealne jest, no. Zamawiamy. Ktoś jest w Bangkoku, musi koniecznie spróbować mango sticky rice. I mango, i samego mango też sobie kupcie, tak nawet... No, ale no, ten ryż sticky no, jest taki, że sami nie ugotujecie, nie? Tak powiedziałem, że mama ma taki sam ryż w domu, nie ma. No, z mleczkiem kokosowym pyszne. Jak szukacie świeżych owoców morza, no to świeższe nie będą. Jakie to są krewetki? Jakie krewetki ogromne. Konrad sobie wziął coś słodkiego, to ja sobie, moi drodzy, wezmę pad thaja. O, tu jest. Z krewetkami za 70 batów. Ale mega to jest dobrego jedzenia. O, tu już Konrad nawiązuje znajomości. Genialne jest tu jedzenie, prawda? Dobra, już ci nie będę przeszkadzać. Tego mango nie trzeba nawet gryźć, ono się samo rozpuszcza, bo tak. A zaraz sobie wezmę kawałeczek od ciebie. A tutaj się robił dla mnie pad thai z krewetką. No, by nie jedna. Nie, chyba nie. Chyba tutaj nie przeoszczędzą na krewetkach. Zobaczymy. Pokażemy wam ile jest. Zazwyczaj są 3-4 krewetki, nie? Jak się gdzieś zamawia w Polsce coś z krewetką. Max 4. Jest i pad thai, jednak się przeliczyliśmy, są 3 krewety, ale krewety, one są ogromne. Będzie testowanko. Czy jest gorąco, gorący. Mhm. Przyprawiony. Pyszny jest. Zupełnie inaczej smakuje w Polsce. Za 70 batów. Nie wiem, będę przeliczać na filmie. 8 zł. No 8 jakoś z kawałkiem. No, no. Jak widzicie, nam smacznego i lecimy na markę. To jest taki, że jest dużo takich vintage shopów, takich wyselekcjonowanych lumpeksów. To jest spoko, zaraz wejdziemy i zobaczymy jakie są ceny. Ale no, to są tak na pierwszy rzut oka całkiem fajne. No. Oczywiście jest kurtka z myszką Miki, ale co mnie zaciekawiło. Ale fajne kimona do spania, co? W sensie jest za gorąco, żeby w takich spać, ale ogólnie fajne. Tutaj macie jakieś bluzy. Tutaj tak samo. Konrad już w czapeczki przepadł. Ale mega fajne kurtki. Nawet o, dalej z tego, z postaci z Disneya. Fajne są. Patrzcie, jakie kozackie rzeczy tutaj w ogóle są. Ale jak tu się zorientować, czy to jest teraz oryginalne, jak jesteśmy w Azji? Ja bym aż tak nie ufała, że to są oryginałki wszystkie. Ale... Okulary super. No. Pierwszy sklep i od razu... Dobrze. Jest ciekawe. Co kupujemy? Patrz, jaki łańcuch. Wybierz sobie coś ślicznego. Który? Jest o ten. No cool. Ten ładny jest, no. Ciekawe ile kosztuje. Tanio tu jest ogólnie. To 10 zł za spodenki, 12. No tutaj tak samo, 12. No. To jest ogólnie tanio. Czyli fajnie przyjechać na ten targ, bo macie no 350 batów, no to spodnie za tam 36 zł, sukienkę za 30 zł. Jak się wam uda, a jest mnóstwo na przykład coś za 100, dwie rzeczy za 120, to jest kurde 15 zł za jakieś dwie szmatki. Czyli to jest bardzo tanie porównanie tego, ile teraz rzeczy w sieciówkach kosztują, to jest czym się nie różni od rzeczy z sieciówek. No różni się, że to jest lepsza jakość. No ogólnie tak. Produkcja jest tutaj, sprzedaż jest tutaj, dlatego te rzeczy też są. I stajemy na kawę, trochę. To jest kawa i zupa. Dobrze to wygląda. Taka kawka w taki słoneczny dzień. Coś pięknego. A jest karmel macchiato. A ja nie wzięłam. No i powiedzcie mi, ile w Green Café Nero kosztowałoby coś takiego? Tutaj 70-80 batów? 70. 8-9 zł. Dobra. Jakby karmelowy Jezusek mi po garderku posą stópką przeszedł. Robił breakdance'a. No. Co, dobre? No, ale dla mnie przekombinowane jak na kawę. Kto to mówi? Nie? Pani waniliowo-cynamonowa, kurwa, cynamonon. Będąc w Bangkoku trzeba skoczyć na ten market, bo to jest niesamowicie tanio. Właśnie znaleźliśmy mega fajne czapki za 100 batów, czyli za jakieś, nie wiem, 11, 20, coś takiego. Mega się to opłaca robić zakupy i naprawdę jakościowo fajne są te rzeczy. Podam wam w opisie nazwę tego marketu, on jest tylko piątek, sobota, niedziela. Mówimy, że trzeba nieco pocztówkę kupić. A nie, może ja tu zauważyłem, że jest ślimak z głową dziecka, patrz. Gdzie? A tu. Ninka, może chcesz takiego ślimaczka? Złotego. To Kamila jak śpi w nocy. Tak wygląda? Nie ruszy się. Jest naprawdę z 500 takich stoisk w środku, na zewnątrz, gdzieś, ja już nie wiem gdzie jestem, nie wiem co przeszliśmy pomiędzy, jest wszystko. Prada, Chanel, tu portfele, torebki. Miniosławy. Nie wiem jak on to robi, że mu się chce tu łazić jeszcze. Ja? No, mi się już tak nie chce. Tak jak powiedział to mój przyjaciel. Nie ma układu nerwowego. Nie wiem jak to się stało, ale tak się jakoś stało, że chyba przepaliłem swój układ nerwowy i go po prostu... Nie, chodzi o to, że ty gdzie nie jesteśmy, to ty wiecznie byś po sklepach chodził. Zawsze. A ja nie. No daj sobie. Ja nie lubię. Kupiliśmy do raju dla dżinsów, zobaczcie. Jakieś liczne, co prawda męskie. Levisy. Za 480, czyli jakieś 50 parę złotych. W ogóle tu szorciki też gdzieś miałam. O, tutaj są. Patrzcie, jakiś liczny jeans też. Lewisik za... Czekajcie. Ciężko jedną ręką. Za 280, czyli jakieś 30 zł. Mocno, co? Tu jest w ogóle mega fajne miejsce, patrzcie. Versace. O, i tu te czerwone, ale te są zarąbiste. Te są mega fajne. Takie długie. Versace jeans. Ty, można się tu obkupić w jeansach, co? I to takich fajnych. Można. No, w takim vintage storku tak. Jak tu same, patrzcie, nametki. Carhartt, Calvin Klein, Levi'sy. Tam yes. Tommy, wisi, Guess. Dużo Carhartt, więc dla jakichś takich zajawkowiczów mega. Jest sporo tego. No, fajne. Polecamy wiecie, jeszcze raz. W okolicach, tu jest w ogóle dużo japońskich knajpeczek i w ogóle też mody się przedziera. W sensie jakościowo są o wiele lepsze tutaj te rzeczy. No jednak jeans góruje w Japonii i tutaj jest go od groma. Jest takiego dobrego jeansu, nie takiego wiecie, materiał ala jeans. A ja szukam długiej spódnicy jeansowej, jak na złość nie ma w świecie jeansów. Słuchajcie, za 3 zł, no 30 batów to nie jest 3 zł, to jest tam około 4 zł, macie normalnie wiadro coli, to się trzeba nawadniać. Że on ma energię w tym wszystkim buszować, że mu się chce, to jestem. Co nam tyle coli? Teraz jak, no bo pytałam się, czy chcesz dla siebie, czy nie. Ale dobra, ja myślałem, że ty bierzesz butelkę coli. No to on tak sprzedawał, mówię ci, to jest wiadro coli. A ja przed chwilą zajarana, że patrzcie, możecie za 30 batów kupić wiadro coli. z lodem. Ja trochę, jak to brzmi. No można. Wracamy z marketu, było mega fajnie, mega polecamy w dalszym ciągu, strasznie dużo rzeczy. Gdyby nie to, że mamy obciążenie bagażowe, to może jakieś dżinsy by wleciały, ale są za ciężkie, a jeszcze czeka nas lot samolotem za niedługo, więc musimy pilnować kilogramów, bo przelatując tutaj z Bali tyle ubrań wyrzuciliśmy. I co? Jest tramwaj? Jest. Już nie zdążymy.